finansowaniu i tak dalej. Ja w ogóle chcę powiedzieć, że mamy przygotowane uwagi na szczegółowe uwagi na piśmie, to jest kilkanaście uwag, ja je w tej chwili tutaj złożę do protokołu. Nie będę wszystkie referował, bo tak jak pani prosiła, jeszcze reszta uważam, to jest głównie czas dla państwa. Gdyby ktoś się z tymi uwagami chciał zapoznać, to ja też mam kilka egzemplarzy powielonych, więc będę mógł je przekazać, też media ewentualnie, gdyby były zainteresowane. Tutaj przekazuję te uwagi do protokołu. Natomiast kilka uwag. Weźcie panu słowo. Z tymi uwagami też, jeżeli są dołączone teraz tutaj do sprawy, może każdy z was i też osoby tutaj nieobecne mogą się zapoznać w siedzibie Starostwa Święcickiego w godzinach pracy urzędu w każdym momencie w Wydziale Architektury i Informatyki. W Wydziale Architektury i Budownictwa wszystkie te programy są dla państwa wglądu. Proszę państwa, kilka tych uwag. Przede wszystkim no, skąd wynikają te nasze zastrzeżenia? No właśnie można być protest przeciwko tej inwestycji, chociaż my tutaj żadnych takich nieformalnych protestów właściwie nie prowadzimy, tylko uczestniczymy w postępowaniu administracyjnym, wykorzystujemy te możliwości prawne, jakie stwarzają nam obowiązujące w kraju przepisy. Chodzi głównie o to, że jak państwo tutaj usłyszeliście, to ma być duża spalarnia odpadów na 150 tysięcy ton. Czyli to jest 10 razy tyle odpadów komunalnych, niż jak wytwarza miasto Oświęcim, bo około mieszkańcy Oświęcina wytwarza rocznie około 15 tysięcy ton odpadów komunalnych. To ma być spalarnia na ilość odpadów 10-krotnie większą. Ponadto z tej spalarni zostaje około 50 tysięcy ton odpadów po spalaniu, po oczyszczaniu spalin, czyli też znacznie większa ilość odpadów, jak w mieście dotychczas w tej chwili powstaje. To uważamy, że po prostu Oświęcim jest wystarczająco obciążony już przez i te inwestycje, które tu już zostały zrealizowane, i te, które realizuje firma Syntos, inne przedsiębiorstwa. Uważam, że nie każdy w ten sposób tak bardzo obciążające środowisko biznes musi tutaj mieć zastosowanie, mieć miejsce w Oświęcimiu. I dlatego jesteśmy przeciwko tej inwestycji. To tak ogólnie. Natomiast jeszcze może podzielę się kilkoma uwagami, które tutaj przed chwileczką też szczegółowymi złożyłem. Tutaj pojawiły się deklaracje ze strony inwestora wcześniej, że nie będą spalane śmieci z kubła. Odbyło się spotkanie w dworach, gdzieś między połowę miesiąca, jak pamiętam. I tam pojawiła się deklaracja, że te odpady o kodzie 20301, czyli mieszane odpady komunalne z kubła, nie będą wykorzystywane. Chodzi o to, że po prostu takie odpady zawierające jeszcze surowce wtórne nie powinny być spalane. Zresztą w artykule nawet w Głosie Ziemi Oświęcimskiej ostatnio ukazała się informacja, że takie odpady w tej spalarni spalane nie będą. Więc ja się dziwię teraz, że na tej prezentacji pojawia się ta informacja ponownie, że te odpady zmieszane będą przez tą instalację wykorzystywane. Liczyłem na to, że już inwestor oficjalnie wycofał się ze spalania tych odpadów zmieszanych przy obchodzie 20.03.01. To ja bym prosił ewentualnie o deklarację ostateczną, jakby czy wiążącą w tej sprawie. Kolejna sprawa to jest ten transport odpadów. Proszę państwa, mieszkaniec przeciętnie rocznie wytwarza w Polsce, czy w Małopolsce, około 300 kg odpadów na jedną osobę. Natomiast przepisy mówią, że 30% tych odpadów może być spalane. Czyli około 100 kg z tego, co wytworzy mieszkaniec, musi być spalane. Prosty rachunek. Jeśli chcemy
uzyskać 130 tysięcy ton odpadów komunalnych, bo tyle chce spalać ta spalarnia, 20 tysięcy to mają być też te osady ściekowe, no to musi odebrać, będzie musiała odebrać odpady od 1 300 000 mieszkańców. To nie jest 40 km od Oświęcimia, może to jest 100 km od Oświęcimia. Więc proszę Państwa, taki będzie realny zasięg jakby oddziaływania tej spalarni. Więc my oczywiście wnioskujemy o dokonanie odpowiedniego przeliczenia i też podania konkretnie, skąd te odpady będą, z których RIPOK-ów, czy tam zakładów MBT, z których gmin i tak dalej. Mogę panu przerwać? Tak. Ponieważ zadaje pan pytania już na temat, który jest pan bardzo dobrze przygotowany do dyskusji, chciałabym, żeby już inwestor udzielił pani odpowiedzi na te pierwsze dwa zadane pytania, na te poruszane wątpliwości, bo potem może nam to uciec z dyskusji, a są to kwestie ważne na pewno dla wszystkich mieszkańców. Jaka jest zasada? Dlaczego mamy za każdym razem przedstawiać się, kto udziela odpowiedzi? Nie, nie, nie. Tak, proszę się przedstawiać, ponieważ będzie to nagrywane i muszę potem zidentyfikować wypowiedź, przypisać do... Marek Grzeszczyszewski. Tak, po raz kolejny mogę zadeklarować, że nie jest naszym celem spalanie odpadów z kubła. Co to klara? A drugie, no powiem szczerze, ja tę kalkulację nie bardzo sobie potrafię wyobrazić. W związku z czym... Ciężko się to nie robi. Ale panowie mówiliście wcześniej, więc teraz był pan, dał wam przykład, jak to wygląda bardzo w naszym odbiorze. Tak? Bardzo proszę teraz wypowiedź pana prezesa Majerczyka. Nie mówimy jednocześnie, że będzie czas na tę dyskusję. Antoni Majerczyk. Proszę Państwa, ja potwierdzam to, co powiedział pan Ruszczyszewski. Nie jest naszym zamiarem spalanie odpadów komunalnych, bo nie mają wartości opałowej, która nas interesuje jako przedsięwzięcie energetyczne. Ale mamy taką możliwość. Mamy taką możliwość, ponieważ taki raport zrobiliśmy i to zagwarantowaliśmy sobie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Więc żeby nie robić różnicy, to od decyzji to pozostawiliśmy. Państwo protestowaliście przeciwko odpadowi o kodzie 19-12-10 i jego usunęliście. Natomiast 20.03.01 to jest nasze prawo i zapis w planie wojewódzkim gospodarki odpadami, ale to nie jest naszym celem. Tyle. Natomiast jeśli chodzi o dowóz tych odpadów, to sprawa oczywista, że my nie budujemy spalarni, która ma zabezpieczyć unieszkodliwianie odpadów z danej aglomeracji. To można budować w dużych miejscowościach, typu Kraków, typu Poznań, i Białystok, i Szczecin, te, które mają wystarczającą ilość odpadów. Jeszcze raz powtarzam, my budujemy przedsięwzięcie energetyczne i zamiast węgla będziemy wozić frakcję palną. I ja nie pytam Państwa, dlaczego SOK obsługuje 40 tysięcy ton odpadów, a w Oświęcimiu jest 15, tylko ja mu stwierdzam, że w SOK-u jest 10 tysięcy ton frakcji, która nas interesuje. I taką samą frakcję możemy wziąć z Tychów, możemy wziąć z Bielska, możemy wziąć z Balina i z innych przedsięwzięć, które tutaj są. Jak Państwo to policzycie, to jest w obrębie 40 km i gwarantuje ilość, ale frakcja. Jeszcze raz powtarzam, nie budujemy systemu gospodarki odpadami, bo nie po to jesteśmy. Budujemy energetykę, która zamiast paliwa węglowego będzie spalała frakcję palną, której nie wolno składować, a jej składowanie wiadomo, czym się kończy. Dziękuję. Dobrze. Zapraszam teraz do kontynuacji pana prezesa. Ja już będę powoli kończył, bo tak jak deklarowałem, nie chcę zabierać dużo czasu. Chcę może jeszcze, odnosząc się do tego slajdu o dużej ilości inspekcji różnych, które mogą kontrolować firmę i taką instalację. No niestety mamy tutaj złe doświadczenia chociażby z funkcjonowaniem MPOŚ-u, a w Polsce widzimy, co się dzieje w całym kraju. Te wszystkie instalacje,
które się parło w tej chwili, takim samym przepisom podlegały. Tam też inspekcja działała i wszystkie te organy działały. I to nie przeszkodziło w tym, co się w tej chwili dzieje. Więc niestety nie jesteśmy w Wiedniu, nie jesteśmy w Austrii, jesteśmy w Polsce. I te instytucje działają tak, jak działają, a raczej niestety nie działają. I na tym polega problem. Polecam Państwu jeszcze, bo jeszcze mówimy o tych pyłach, że to wszystko będzie bezpiecznie przewożone, nie będzie pylić. O tych samochodach 20-tonowych, jak firma zagwarantuje, że będą 20-tonowe jeździły śmieciarki, a nie jakieś rzęchy? Jak firma zagwarantuje, że będzie hermetyczność tych osadów ściekowych w hermetycznych samochodach czy pojazdach to przewożone, jeśli widzieliśmy parę lat temu, jak tu był wypadek, jak się wanna by przewróciła i wylały się z niej osady ściekowe. Więc po prostu uważamy, że część tych deklaracji to niestety są deklaracje bez pokrycia. A jeszcze wracając do tych pyłów, w internecie, bo już są spalarnie w Polsce. Państwo, tutaj było to mówione, rzeczywiście trzeba powiedzieć, w ostatnim czasie 6 spalarni zostało wybudowanych, właściwie 7, bo w najbliższym czasie będzie 7 oddana. Już są firmy w internecie pokazujące, jak wygląda przewóz pyłów z takich spalarni, jak wygląda hermetyczność załadunku tych samochodów, bo tam widać, jak po prostu ja współczuję bardzo tym pracownikom, którzy tam muszą pracować i wdychać te toksyczne pyły. Po czym te pyły, proszę Państwa, trafiają albo na budowę stawu do benzina, jak jest jeden film. W drugim artykule jest mowa o tym, że do zwierza właśnie też te pyły trafiają. Wiesz, to chyba stanie się takim symbolem niewłaściwej patologii w gospodarce odpadami w Polsce. A w Bydgoszczy też jest pokazany przeładunek, jak to załadunek, jak to pyli. I informacja jest taka, że to trafia, te pyły trafiają do producenta budowy, do producenta pustaków, czyli do firm budowlanych. Bardzo współczuję ludziom, którzy będą potem mieszkać w domach z tych pustaków wytworzonych z tych odpadów. Niestety takie są realia funkcjonowania spalarni w Polsce i tego biznesu i niestety my się na to tutaj nie zgodzimy. Dziękuję bardzo. Chciałam zapytać, czy Pana ostatnią wypowiedź mam traktować jako pytanie o działalność. Nie, nie, to...